Szanowni Państwo, gości przybyłych na dzisiejszą... Pierwsza od 3 lat wybudowana przez powiat kościelski Schetynówka właśnie w Lipuszu. Jak udało się to osiągnąć? To jest owoc bardzo dobrej współpracy z władzami gminy Lipusz, z panem wójtem, z radą gminy Lipusz. Ta droga, tylko przypomnę, że była budowana w 1978 roku i służyła mieszkańcom bardzo długo. Jej stan techniczny był bardzo zły i co ważne, ona łączy bardzo istotne, bardzo istotne miejsca, mianowicie łączy szkołę, to jest główne dojście do szkoły, do urzędu gminy, jest to wyjazd dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Bardzo, bardzo dużo ważnych instytucji tutaj znajduje się po tej drodze. Dojazd oczywiście do stadionu gminnego w Lipuszu, więc bardzo potrzebna, chciana inwestycja. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że ta inwestycja powstała, podziękować tym, którzy pozytywnie rozpatrzyli nasz wniosek w ramach Schetynówki. I tak jak powiedziałem, jest to pierwsza od ponad 3 lat Schetynówka w powiecie kościerskim. Myślę, że bardzo duże wydarzenie i właściwie można powiedzieć, że największa inwestycja drogowa w tym roku. Rok 2012 jest naprawdę wybitnie rokiem drogowym. Właściwie w każdej gminie dużo, dużo się będzie działo w tym temacie, ale mimo wszystko Lipusz w tym roku przebija wszystko, bo to jest największa kwota jednostkowa wydana na drogi. I remont przebiegł bez większych niespodzianek. Dziś uroczyste otwarcie. Tak, dziś uroczyste otwarcie tego odcinka drogi. Bardzo ważne, że remont przebiegał bez zakłóceń. Porządna, sprawdzona kościerska firma, która wygrała przetarg. Bardzo dobra jakość, bardzo dobra jakość wykonania prac. Odbiór przebiegł bez żadnych problemów, bez żadnych uwag. Myślę, że najważniejsi są tutaj mieszkańcy i turyści, którzy są zadowoleni, że mogą korzystać z tak pięknej drogi. Zdecydowanie poprawia to bezpieczeństwo poruszania się po tej drodze.